Witam serdecznie. W związku z tym, że kampania wyborcza nabiera coraz większego tempa, postanowiłem prowadzić swojego wideobloga. Będę informował w nim o postępach mojej kampanii wyborczej, ale także komentował sprawy z regionu i kraju. Wczoraj minister Teresa Piotrowska zagłosowała w imieniu polskiego rządu za przyjęciem uchodźców do Polski. Moim zdaniem nasze państwo nie jest przygotowane na to, żeby zweryfikować te osoby, które do nas przybędą. Trzeba zwrócić uwagę też na to, że uchodźca to jest osoba, która ucieka do najbliższego państwa, w którym czuje się bezpiecznie, a imigrant to jest osoba, która szuka lepszego bytu. Osoby, które wędrują po Europie, są imigrantami. W związku z tym, że pani minister kandyduje z mojego okręgu wyborczego, postanowiłem skierować do niej następujące pytania. Jaka liczba imigrantów trafi do naszego województwa? Jakie miejscowości będą objęte nakazem przyjęcia imigrantów? Czy są już prowadzone rozmowy z władzami samorządowymi w naszym województwie? Czy są już opracowane procedury dla samorządów mówiące o przyjęciu uchodźców? Proszę o odpowiedź pani minister na te pytania i zachęcam przez cały czas trwania kampanii wyborczej do śledzenia mojego wideobloga.